На рыбы в каждютенький вольный день, на рыбы над leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoń w niebo patrzeć. Na ryby. Słuchaczy, po raz 11 lub 10. Jesteśmy teraz na nowym miejscu, wskazane przez sąsiada, który właśnie stwierdził mi, że borówno jest odmaznięte. No jest, jak widać, ładna taka odnoga w szereg brdy. Widać, że taka drobnica tutaj chodzi. Jest nadzieja na rybkę. Jest cholernie zimno, bo jest, jak wychodziłem z domu, minus 0,6. I gdzie jest ta wiosna? Ale najważniejsze, że odnaleźliśmy nowe miejsce. Ja to miejsce nazwę Brda Kartodrom. No nic, zaczniemy łowić. Pogoda jest jaka jest, jest zimno. Łowimy. Aha, aha. I on tu normalnie przyjeżdża. On tu siedzi cały, kurwa. Ale latem przyjeżdża tutaj, łowi, tak? Na grunt czy na spławik? Na sprężynę, aha. Jakby zaczęli łapać tego, to bym przybiegł. Bo tam na uto było na sprężynę, na środek. No. Tak. Aha. To czyli można na sprężynę przyjść, na koszyczek. Miałko i... A przynęta jaka? Robala? No, kanapkę. Aha. Tak, za zimna, to musi być w nocy plusowa temperatura, a tutaj jest, do dzisiaj ja wyjeżdżam z domu, to jest minus 0,6, nie? No. Minus 0,6, to tutaj jeszcze jest za zimno. Ale wczoraj była większa, jak byłem. No. No nie ma. No ale pamiętaj, 17 marca zapałem rybę, tutaj krąpia. Tutaj? No. Na blaszkę? Nie, no tak, na spadę. Aha. Na rybatach wtedy. Aha, oj to jakie czasy były. No chyba, że pan teraz szkołę robił. Nie. No. No jest płytko, jest płytko. No, no. No to będziemy przy powierzchni puszczać. Ale mówię, wczoraj byłem na spodnie, znaczy to chodzi na... Na spodnie to tylko tam koło tej żeglugi teraz, chyba, w tych zatokach jak tu. No, ale mówię, no ale przecież zawsze tam na spodnie stała ryba. No stała to jesienią. No. Jesienią to tam ciąga. Teraz wiosny nie załapisz, to no. Wielsko i tak dalej.
Tak, Zielsko to już jest Kanada. To wtedy na jeziora trzeba się przerzucić. No. A to prywatna rogowa jest? Nie wiem, mówmy, tutaj jestem pierwszy raz. Sąsiad mówi, tu jedź, zobacz. Ja mówię, gdzie? No tu taka jest, takie rozlewisko jest, nie? Mówię, kurwa, już lat tyle lat żyję, mówię, jeszcze tu nie byłem. No. No. Tam widzę, że tam też jakieś są jeszcze. To są takie charaktery małe. Aha. Na Żywca, no i ładnie też dłonią mi na kręgu, nie? No. Ale to na karacie jest tam. Tak. No może to musi być ciepło tam. Głowa mała. Tak. To musi być ciepło, bo na razie to kurde jeszcze... Ja do mnie nie wiedziałem nic jeść. Na te karacie tam. Ale tam na pierdolinę, no i tak, to nagrywa. No zależy. Kamerka to jest taka, bo to taka jest, ona jest wodoodporna i tego to tam gdzieś około 100 zł z całym osprzętowaniem. No tam ten, nie, ten stojak tam około 50 zł, nie? Tak, kurde, tak, nagrywa, to trzeba, jak się kończy nagrywa, to trzeba wyłączyć. Ale tam są różne ustawienia, ale ja tam sam wyłączam, bo to tam, jak te automatyczne ustawienia, to raz nagra, raz nie nagra. No. No. No mówię, no nic kompletnie. Ale nie, no panie, ja pamiętam dwa lata temu w marcu. No fakt, że jest, bo jest ten. Nabolenia jest jeszcze, ma okres ochronny. To bolenia dostałem, nie? Wychudły. Ale dostałem na bolaczkę. Taką okoniową blaszkę wziąłem. Szczerił mi boleń. A na środku tak mniej więcej ile jest? Równo. Tak, no jest zimno strasznie, cholera jasna. U córki w Niemczech, kurde, plus 16 stopni, a u nas, kurde, rano się budzę minus, znaczy jak wychodziłem, minus 0,6, nie? A tutaj na dwie po drugie stronie nic tam, nie? Z drapieżnika. Ale też łowią tutaj? Krzaczka. Ale coś już jest. Ja i wiadro sobie ściągnąłem. Lubię te krewki z kolankiem taką. Coś już jest. Muszę stwierdzić. Muszę stwierdzić, że jest nadzieja. Jestem na tym pierwszy raz w łowisku. Jest to płciutkie łowisko. Przy wlocie do Zbdy, przy wejściu. Tam gdzieś około 70 cm. Teraz tu łowię gumą, to jest niestety, ale niedobra, bo mam główkę 10-gramową i od razu wpada mi w zielsko i o, jak widać efekty, o, zielsko ogroma.
widać drobnice, co mnie bardzo cieszy. I zauważyłem też oznaki żerowania. Tam pójdziemy, na tamte stanowisko. Nieśmiałe dwa uderzenia były. Trzeba tu po prostu rzucić i szybko zwijać. Trochę jeszcze, no, już mi wpadło w zielsko. Z miejscowym tu rozmawiałem, to tu jest ryba, no tylko że niech weźmie pod wzgląd, że jest, żeby może była ryba. Jak to wszystko w mułem wali i wszystko na patelnię trafia. Ale nic, może przyjedziemy tu na fiderka. To jest może, nie odrzucam tej myśli. Na razie jesteśmy na spinningu. Jestem zadowolony, bo fakt, że jest płytkie łowisko, ale idzie łowić. No i tak cały czas. Za ciężką główkę mam. Dobry. Nic.
muszę tak trzymać wędzisko, bo zniwelować, żeby główka mi nie spadała do dna. Ale cholera, tak mało to daje. Leciał, kurde, jakbym uciekł. Nawet jak bym zapał, to co bym powiedział mu? A, zapałem 20-kilowego szupaka. Tak, mam go, kurwa, w tym. Przepraszam, to niecenzuralne słowo, ale tacy to już mnie denerwują. Tam, gdzie właśnie w prawo rzucam, to jest najgłębiej z tego, co czuję. Ale już ładnie rybka zaczęła chodzić tutaj. Dwa razy były takie, jakby co okonek pogonił. Już taka drobnica uciekała. No nic, zmieniamy przynętę.
No to na dzisiaj będziemy kończyć. Co mogę tu powiedzieć o tym łowisku? Przyjechałem tu pierwszy raz. Mogłem połowić. Nie było zamarznięte. Przyjechałem, było minusowa temperatura. Teraz się ładne, piękne słoneczko zrobiło. Zaczęło przygrzewać. Co najważniejsze, zauważyłem drobnica. Oczkuje i dwa jakby wejścia małych okątków. Po prostu drobnica zaczęła uciekać. To jest dobry znak. Łowisko jest bardzo płytkie. Przy wejściu brdy do tego rozlewiska jest tam około pół metra. W drugiej stronie tam gdzieś około metr, półtora. Tam jest trochę lepiej. No na spinning to jest bardzo, bardzo niedobrze, bo trzeba delikatnie brać przynęty. Aczkolwiek tu rozmawiałem z miejscowymi, którzy tu łowią. Tu jest podobno ładny karaś i linek. Tak się zastanawiam, żeby tutaj przyjechać na fiderka. I chyba przyjadę na fiderka. Spróbujemy tutaj też załapać. Złapać może coś, może się uda. Nie zarasta do tego stopnia, że można wędkować. No na spinning też będę przyjeżdżał, tylko że bardzo delikatnie. Tu podobno jest szczupaczek drobny, okonek, bolenik nieraz wchodzi. Także ciekawe, no miejsce nie jest zbyt urokliwe. Najważniejsze, żeby ryba brała. No nic, na następny tydzień szykuje się oczywiście, też jeszcze raz pingujemy w sobotę na brdę. Skoczymy, ale w niedzielę już jedziemy do Samsieczynka. No tam już się naprawdę będę spodziewał brania. Jak nie o konia, to szczupaka. I na to się nastawiamy. Żeby było ciepło. Żeby w końcu ta wiosna ruszyła. Ale już są pierwsze oznaki. Rybka już oszkuje. Już dwa razy było to wyjście. Najważniejsze. Także weekendowe tomfish, weekendowe łowienie. Subskrybujcie mój kanał. A na pewno no nie na 80% w Samsieczynku może coś złapiemy. Oczywiście jak odmarzła. Także subskrybujcie mój kanał, Tomfish weekendowe łowienie. Na razie.